W sąsiednich miastach pojawiają się przypadki pierwszych osób zarażonych koronawirusem. Świętochłowice postanowiły zastosować dodatkowe środki ostrożności. Przed szpitalem powiatowym stanął namiot. Pacjenci przejdą w nim pierwsze badania mające wyselekcjonować potencjalnych nosicieli koronawirusa. Wiemy o tym, że przypadki koronawirusa znajdują się w miastach ościennych, więc żeby zabezpieczyć jak najbardziej personel medyczny szpitala, ten namiot do przeprowadzenia triażu tak zwanego został postawiony. Triaż to jest taka wstępna segregacja osób, które chcą wejść do szpitala. Na poziomie tego namiotu musimy wyłapać osoby, które mogą być ewentualnie nosicielami. Namioty tego typu działają już w dziesiątkach szpitali w całej Polsce. Co by było, gdyby miasto nie zdecydowało się na postawienie takiego namiotu? Gdyby tego namiotu nie było, normalnie każda osoba chcąca wejść do szpitala po prostu by weszła. Gdybyśmy do szpitala wpuścili potencjalnego nosiciela koronawirusa, wtedy cały szpital zostaje zapowietrzony, poddany dezynfekcji i my, tak ważny dla funkcjonowania miasta obiekt, musielibyśmy wyciąć. Oprócz namiotu władze miasta wstępnie wyznaczyły odpowiednie miejsce na kwarantannę dla osób, które wracają z zagranicy. Ma nim być hotel Zgoda, który przechodzi weryfikację przez odpowiednie służby. Musimy dostosować warunki i przeznaczenia budynków do tych, które są potrzebne. W tym przypadku potrzebujemy jednego miejsca na takiego punktu kwarantannowego w mieście, gdzie będzie można zgromadzić większą liczbę osób, które będą wracały z zagranicy i takie miejsce prawdopodobnie powstanie właśnie na Zgodzie. Na chwilę obecną trwają czynności potwierdzające, że spełnia wszystkie wymagane przepisami warunki ochrony przeciwpożarowej.